No, właśnie dałem dla Krzyśka światło. Następny miesiąc dostał. Otworzymy chociaż okno, żeby wywietrzyć to wszystko. Pojechał po klucz niby. Kupiłem ziemniaki. Zaraz ja muszę. Takie życie z nim. Tamte ziemniaki wyrzuciłem. No dałem mu 300 zł. Dwieście mówił na światło, czy 200 tam ileś. Oj, na taksówkę. On powiedział, że resztę mi odda. To ja wyrzuciłem. Te śmierdzące skarpetki, nie skarpetki, tylko te śmierdzące ziemniaki, bo tu tak śmierdziało, jak nie wiem co. Może trochę będzie teraz. Bo właśnie tak to jest. No kupiłem papierosy. No kupiłem nowe ziemniaki kupiłem. No i musiałem zapłacić. Podatku za luty musiałem zapłacić 1250 zł. Mam i Krzysztof widział to. I po prostu poszło to właśnie. Lajtów nie robię. Skasowaliście mnie ogółem. Za to ogółem będę sobie nagrywał te filmy. I możecie się ogółem śmiać. Mam to ogółem gdzieś. Kupiłem sobie. Kupiłem. No trochę. 1200. Podatku. Ile to trzeba robić? Ciekawe, ile Krzysztof płaci podatek? No ma samochody. 3. Za wszystko powinien płacić. Ja za światło w tamtym roku jeden rok i drugi rok zapłaciłem. Całe te wszystko. On mówi, że ja nie mam prawa wyjść z domu, załatwiać swoje sprawy. No zapalę papierosa. No pokazywałem właśnie. Pozdrawiam właśnie na Moczy Żyńskim. Była, to byłem w banku, musiałem płacić za podatek. No i też powiedziałem, wczoraj był Dzień Kobiet. Wszystkiego dobrego życzę. No i jedna i druga też wyszła, bo ogółem bardzo mile ja z nimi rozmawiam i z tego powodu jestem bardzo zadowolony, że ogółem
i pokazałem kawałek piosenki, właśnie Zenka, no tu z Białegostoku, a mogę powiedzieć, no właśnie, mam wspaniałego kierowcę, no w taksówce, a byłem w szoku, że nawet nie będę mówił, bo to nie opłaca się, powiedział, że będzie on oglądał i bardzo mu dziękuję, że po prostu sam widział, no to ogółem no, musiałem okno otworzyć, a to kluczyki o, mam, to trzeba otworzyć, a Krzysiek ma kluczyki w tamtym pokoju, on ma tam wszystko po prostu, co on tu ogółem robi, te swoje, co dostaje listy, nie listy, jakieś głupoty, to po prostu ja muszę, nie wiem, może dzisiaj, później muszę, może lajta, dzisiaj zrobię, bo po prostu no 1200 zł za luty, ale ogółem nie ma, marzec, mamy 8, jutro 10, zaraz będzie wiosna radosna. Ale jak to jest naprawdę? On poszedł. No ja przyjechałem taksówką, zrobiłem zakupy. O, no też i pączka, chleb cały kupiłem. Normalny, bo tam jeszcze chleb jest. I kiełbasę zwyczajną. Dwie, bo jak ziemniaki gotować, to żeby zjeść sobie. A ja mam jeszcze schowane dobrze 3 kotlety. Jak to będzie? Nie wiem, jak to będzie. Właśnie, o, mogę powiedzieć, śniła mi się jedna osoba, że taki masaż robiłem. No i ogółem, a jaki puściłem dla swojego znajomego, no kierowcę, bardzo mile ze mną ogółem rozmawia i powiedział, że podałem mu, żeby oglądał. I bardzo dziękuję, że po prostu chciał zobaczyć i sam, jak zobaczył tą piosenkę Zenka, serdecznie go gorąco pozdrawiam. On też powiedział, że raz go widział na oczy, bo tam Sienkiewicza dziś syn ma po prostu restaurację. Tak to jest właśnie. Zapalę sobie. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Dwa mleka kupiłem. No, jeszcze kupię jedno na Krzyśka, bo będzie krzyczał, bo on zawsze na mnie krzyczy, że po prostu ja wydzieram kasę, ja zarabiam, ja muszę się rozliczać, ja nie muszę zarabiać na niego. Tak to jest właśnie, a nie inaczej. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Zrozumcie ogólnie. Pewne błędy człowiek robi, ale pewne błędy po prostu przyznaje się do jakichś błędów, do niektórych błędów się nie przyznaje, ponieważ jest tak, a nie inaczej.
I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. No i na ten temat. No, czekajcie na nowsze jakieś wiadomości od tego wszystkiego.